Znajdujemy się na pięknym gościńcu, terenie Suwalszczyzny, u pana funkcjonującym przez 6 lat, agroturystyka na terenie Suwalszczyzny. W perspektywie jeszcze wcześniejszych 10-15 lat mówiło się, że turystyka i agroturystyka tutaj właśnie na tych terenach jest szansą do funkcjonowania dla ludzi z pomysłem, dla ludzi, którzy mają właśnie inwencję twórczą, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tych terenów pod turystykę. Proszę mi powiedzieć, czy funkcjonując przez 6 lat tu na tym terenie ze swoim pomysłem, ze swoją tą inwencją i zaangażowaniem w tą agroturystykę, czy pana nastawienie i nadzieje się spełniły i czy ma pan jakieś wątpliwości czy uwagi do, może do jakiegoś systemu funkcjonującego również i w naszym kraju, jeżeli chodzi o wspieranie takich terenów, jakie mamy tutaj na Suwalszczyźnie? No, według mojej wiedzy i to, co ja chciałem stworzyć, to w zasadzie idzie to w dobrym kierunku, aczkolwiek każdego roku widzimy, że pewne rzeczy mniej wypalają, trzeba trochę zmodyfikować rodzaj działalności, rozszerzamy usługi, o spływ kajakowy. Taka jest dywersyfikacja samej agroturystyki i pokoi do wynajęcia. I jesteśmy przy w sumie głównym szlaku pieszym i rowerowym przez park krajobrazowy od Cisowej Góry aż po jezioro Hańcza. No i tutaj często przejeżdżają turyści od strony jeziora Hańcza, zjeżdżają do parku po obejrzeniu okolicy z Cisowej Góry. Także no, widzę, jak to wszystko wygląda bardziej może pod kątem turysty, który będąc na Suwalszczyźnie zwiedza ciekawe miejsca do obejrzenia. Rozumiem. A jakich mamy turystów? Bardziej tutaj z naszego kraju, nie wiem, z jakich regionów naszego kraju, czy widzimy teraz większe zainteresowanie, może turysty z zachodu, czy ze wschodu nawet, naszej granicy? No, z turystami zagranicznymi to jest troszkę jak rodzynki w cieście. Są, ale nie ma ich aż tak dużo. Oni się rozpływają po całym obszarze. I czasami i nas odwiedzają w kawiarni, a z Polski to dużo turystów rokrocznie przyjeżdża z Małopolski, z Krakowa, ale już jest i spora grupa z Poznania, Gdańsk chętnie przyjeżdża, nawet ze Śląska, z Wrocławia, choć to jest droga dosyć długa, bo ostatnio goście, którzy od nas wyjeżdżali, poprosili o śniadanie o 3 rano, bo nie chciał przeżywać tych koszmarów na polskich drogach. Ja rozumiem, że wielkim mankamentem niestety, ale jest infrastruktura drogowa, jeżeli chodzi o dojazd tu na nasze tereny. To na pewno, chociaż ten ruch z centralnej Polski, powiedzmy szosą przez Ostrołękę czy Białostocką, chyba nie jest aż tak duży jak w centralnej Polsce, niemniej jednak jest to pewna uciążliwość. No, cały czas nie ma rozwiązań z lotniskami, bo to by pięknie załatwiało sprawę z turystami zagranicznymi. Niestety mamy co pokazać i oni chcieliby tu przyjechać, ale to jest za duże wyrzeczenia przyjeżdżając samochodem. No tak rozumiem, ja też poruszam się samochodem, to też mam świadomość tego, ile trzeba zrobić, żeby ta podróż była i szybsza, i przyjemniejsza, a szczególnie bezpieczniejsza, jeżeli chodzi o wyprawę w nasze tereny. Mam jeszcze pytanie takie, ogólnie jest taka opinia, że u nas sezon jest bardzo krótki, trwa może 2 miesiące, czy to się sprawdza również w oparciu o pana agroturystykę? No, ja bym powiedział, że generalnie to nawet on jest krótszy, bo w ostatnich latach on, to nasilenie turystów rozpoczyna się w granicach 15 lipca i tradycyjnie po 15 sierpnia, po tym długim weekendzie, wszystko już zamiera. Przyjeżdżają ludzie świadomi, choć nie znając regionu, uważają, że
w szczycie sezonu jest duży ruch turystyczny, co nie jest prawdą. Po prostu w kilku rejonach naszej Suwalszczyzny nie ma takiego natężenia ruchu, że mogliby przyjeżdżać i w okresie właśnie przełom lipca, sierpnia. Ale asekuracyjnie wybierają okres trochę późniejszy, bo wrzesień jest piękny. Jak już drugi rok nie bardzo udaje się lato, to cały wrzesień i pół października oddaje przyroda te mankamenty. Tak, wtedy jest piękna, złota jesień i tutaj jest kolorowo. To w takim układzie mam takie pytanie, czy przez ten miesiąc takiego sezonu turystycznego można utrzymać tę agroturystykę i z niej wyżyć? No to jest jako dodatek zawsze, bo zamysłem, który przyszedł do nas, ta agroturystyka rozwinięta już o wiele wcześniej w starej Unii Europejskiej, to u nas się już powiedzmy w tej samej formie nieźle rozwinęła, ale to nie jest... To jest w formule 5 pokoi, więc trudno na małą skalę w ciągu miesiąca zabezpieczyć się na cały rok. Trzeba wtedy trochę dywersyfikować usługi turystyczne. Tak jak my to czynimy. Mamy i kawiarnię, i trochę mam spływy kajakowe dla moich gości, i czasami również z gospodarstw okolicznych. Okolicznych również odwiedzają. A mam ostatnie takie pytanie do pana. Jak chciał pan skierować prośbę do mnie jako do parlamentarzysty, w czym można by było wesprzeć funkcjonowanie czy również działania tutaj agroturystyki na naszym terenie, to taki bardziej wspierający to jest? Ja myślę, że na szczeblu lokalnym to się zaczyna dobrze rozwijać i osoby, które tak jak i Suwalska Izba Rolnicza Turystyczna, lider w regionie, ale nie tylko, rozumie bardzo dobrze potrzeby i to się wszystko dobrze rozwija. Natomiast rozwija się to trochę na szczeblu wyższym. No jednak, jak już wspominałem, to lotnisko, taka szybsza komunikacja byłaby ważna, bo mamy czasami gości na takie weekendowe pobyty rodzinne, przyjaciół, którzy chcą poza miastem dwa dni pobiesiadować. No i oni właśnie wypowiadają się tak, no gdyby to było do 250 km i naprawdę drogi byłyby przejezdne, to by co drugi tydzień przyjeżdżał. To jest barierą dużo. Lotniska, o których się mówi stale, no jednak trzeba byłoby się pochylić nad tym problemem i to zrealizować. XXI wiek już wszędzie funkcjonują małe lotniska. No więc powinni brać przykład od Litwinów. Tam przecież i na Mierzei Kurońskiej jest pod Nidą małe lotnisko. Pałanga, Kowno, gdzie przyjmuje te tanie linie lotnicze i to jest okno na turystykę w północno-wschodniej Polsce, dlatego że to jest tylko 125 km od lotniska do naszego gościńca i my mamy gości, którzy przyjeżdżają i z Niemiec, i z Anglii. Nie ma żadnego problemu. Gorzej dla naszych turystów z Polski centralnej, bo nie muszą przyjeżdżać swoimi samochodami. Tutaj jest na tyle rozwinięta sieć i usług transportowych, transportu turystów i coraz więcej powstaje produktów takich turystycznych, które właśnie mogłyby być konsumowane przez nich. Na koniec zostało mi tylko pożyczyć, żeby ten sezon wydłużał się o kolejne miesiące na naszym terenie. Wrzesień i październik był piękny i tutaj było mnóstwo turystów nie tylko z naszego kraju, ale również zagranica jakoś mogła tu dotrzeć również do pana, bo to jest piękne, urokliwe miejsce na naszej Suwalszczyźnie. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jest mi bardzo miło, że jestem gościem tutaj u Państwa na posesji
którą Państwo odziedziczyliście, rozumiem. A jakbym tak chciała dopytać się bliżej, to po kim? Po moich dziadkach, którzy nabyli tą posiadłość jeszcze przed wojną. Przed wojną. To od ilu lat Państwo tym zawiadujecie? Z 12 już około. 12 lat. Ale zaczęliśmy od inwestycji, od przygotowania tego tutaj. A proszę mi powiedzieć, 12 lat turyści od jakiego czasu chętniej przyjeżdżają tutaj, interesują się takimi miejscami na Suwalszczyźnie, właśnie jak to tu na pograniczu niemalże Polski, Litwy? Myślę, że od chwili, kiedy udało się nam wypromować to miejsce w internecie, bo dzięki temu zdobyliśmy pierwszych klientów. Jest co roku więcej, czy jest tak samo? Zainteresowanie rośnie, maleje? Jak to wygląda? Myślę, że w dużym stopniu dopasowuje się do sytuacji ekonomicznej, do sytuacji na rynku. Myślę, że w tej chwili, w ostatnim roku, czy dwóch latach nawet, jest tendencja spadkowa. A macie takich gości stałych, którzy wracają tutaj co roku? Tak, oczywiście. To są już nasi przyjaciele, których my sami też odwiedzamy. Tak jak rozmawiam z wieloma ludźmi, właśnie mówią, że mają wiele rodzin takich, które rokrocznie, od wielu lat przyjeżdżają systematycznie w te miejsca. Czy rzeką Szeszupą przebywa dużo turystów, takich spływowiczów? To są dopiero początki. W ubiegłym roku mieliśmy już tutaj, widzieliśmy troszkę przepływających kajaków, w tym roku zdecydowanie więcej. A sezon u Państwa rozpoczyna się kiedy? Weekend majowy. Weekend majowy. Tak. I kończy się? Kończy się w październiku, do ostatnich grzybów pewnie. Bo tak już we wrześniu też mamy turystów, którzy już tacy przyjeżdżają spokojnie na grzyby pochodzić sobie. Jako parlamentarzystka również interesuję się tym, na co ludzie narzekają, jak mają tutaj dojechać, albo jak tu przyjeżdżają, czy są jakieś mankamenty, które wymieniają, czy nie. Czy wszystko im się podoba? Przede wszystkim droga. Przede wszystkim droga. Jesteśmy odcięci od świata. Brakuje nam tej ósemki, brakuje lotniska, gdzie goście z zagranicy, nawet tutaj odwiedzający rodzinę, mamy takich starych znajomych, to skarżą się, że nie mogą na przykład z Europy w miarę szybko dostać się w nasze okolice. No jest jakimś rozwiązaniem KOWN-u oczywiście, ale mogą być może bliżej. No rozumiem, czyli infrastruktura tutaj, transport drogowa jest wielkim utrudnieniem, szczególnie dla turystów z zachodu. Ale i z Polski, jeżeli mielibyśmy oceniać, skąd chcielibyśmy tutaj mieć turystów, znaczy skąd najczęściej przybywają, no to jest Białystok, Warszawa. I jeżeli ktoś miałby przyjechać poza sezonem na krótki wypoczynek weekendowy, to przejażdżka z Warszawy w granicach 6-7 godzin to jest troszkę za długo. Tak, to rzeczywiście. Nie każdy dysponuje taką ilością czasu, żeby poświęcić sobie 2 tygodnie czy tydzień na wyprawę, żeby 3 dni jechać, a 3 dni być tylko na miejscu. A z czego ludzie są najbardziej zadowoleni? Co tutaj chwalą? Przyroda. Przyroda. Dzikość jeszcze taka. Kuchnia żony. No, kuchnia żony jest pyszna. Ja tutaj potwierdzam.